Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Most Wanted. Zapraszam na kolejny odcinek z tej wspaniałej gry. Taki można powiedzieć świąteczny. Bodykity, mówiliście, że jeśli włożę pierwszego bodykita, to ta karera będzie śmigać zajebiaszczo. W sensie będzie miała wyższą prędkość maksymalną, ja w to nie wierzę. Wsadzę nawet drugiego. To nie ma znaczenia oczywiście. Spoiler jaki kosmiczny z tyłu, Boże. Ja tylko sprawdzę, ile ta karera teraz wyciągnie. Zainstalowało się, dobra. Bo mówiliście, że wow, Lucek, no ty podkicie cię zajebiaszczo. Jaki klocek się z tego zrobił. Rany. Nie no, w sumie nie wygląda tak źle aż no. Ten spoiler w miarę nawet pasuje do tej karery. Ale nie podoba mi się kształt tego samochodu teraz z przodu, to jest porażka. No ale dobra, mówicie, że będzie szybciej, że będzie lepiej. Niektórzy piszą, że w ogóle te bodykity nie mają wpływu na parametry jezdne z samochodu, ale dobra, skoro niektórzy mówią, że rzeczywiście mają, no to zobaczymy to. 340. O Boże. Kurde. Dobra, musimy teraz tutaj pojechać na tą prostą. Jak będę wjeżdżał do tunelu, to osiągnę tą kurde prędkość. Jeszcze no nie. Dobra, w drugą stronę będzie szybciej. No tu będzie kawałek z górki. I tu osiągnę tą prędkość maksymalną, mam nadzieję. Ale coś nie widzę tego. Nie widzę tego, moi drodzy. Że tu osiągnę taką prędkość. No ale dobra, zobaczymy, może się uda. Może się akurat uda. Jest jaki ruch! Kurde! Nie wiem, kto mi sprzedał taki wałek, ale mi to balony! Nie można tutaj z takim bodykitem jeździć 4 paki. Nie wiem, kto to tak powiedział, ale się w ogóle nie znał na graniu. Nie zna się na grach! Need for Speed Most Wanted. Jak na razie nie da się osiągnąć w karerce GT 400 km na godzinę. Więc wracamy, bodykit można sobie usunąć też w garażu. Ale ja sobie go usunę w ten sposób, myk, myk. Dobra, i mamy w sumie już gotowe. Razor, moi drodzy, zobaczcie, Razor został nam do pokonania. I co on tu ma? Nie ma ani jednego draga, ale mamy sprint, lecimy sprint. 25 tysięcy gotówki dostanę za to, ale mi ta gotówka praktycznie do niczego nie jest potrzebna, bo ja już mam najlepszy samochód w tej grze, którego nie chcę zmieniać pod żadnym pozorem. Jest to Carrera GT. Yeah! Co to tu? Audi RS4? No nieźle wyrwała. No w końcu napęd 4x4. A ja mam tu tylko na tył, ale zobaczcie, co się dzieje teraz z tą karerą. Ja nie wiem, poziom trudności chyba się obniżył. Zobaczcie, jak zostawiłem ich z tyłu już po pierwszych metrach tego wyścigu. Myślę, że nie mają ze mną szans, chociaż... Wow! Chociaż zobaczymy. Myk, myk. 3 paki, no leciutko. To jest zbyt łatwe, ja czekam na Razora, myślę, że chociaż Razor będzie tutaj lepszy. Oczywiście mam ochotę nagrać wszystkie cutscenki i tak dalej, ten ostateczny pojedynek, to jest bardzo ważne, żeby to fajnie tutaj pokazać. Natomiast, wiecie, będę przycinał po prostu te wszystkie takie długie pościgi, będzie to trwało chyba, nie wiem, z pół godziny. Ten ostateczny pościg też sobie oczywiście zobaczymy, pokażemy. Także naprawdę zastanawiam się, czy ten odcinek nie podzielić na dwa pomniejsze. Z tego względu, że no jednak poprzedni odcinek z Need for Speed Most Wanted trwa o 50 minut, to jest naprawdę dużo, jak na mój internet. Ale nic nie wybuchło, więc udało się to wrzucić i nawet powiem wam, że całkiem ładnie to wyglądało w jakości 720p i w 60 klatkach. Pisaliście mi o tym, że w Need for Speed, no właściwie ten film z Need for Speed Most Wanted w 60 FPS-ach jest lekko zbugowany, ogólnie YouTube mówicie, że jest lekko zbugowany, jeśli chodzi o 60 FPS-ów. Dlatego się zastanawiałem przez chwilę, czy właśnie nagrać w 60 FPS-ach, czy też nie. Ale tak sobie pomyślałem, że w sumie za jakiś czas pewnie poprawi się ten flash player dla YouTube'a. A moje filmy właśnie z Need for Speed Most Wanted zostaną sobie na tym YouTubie na jeszcze długo. Więc
postanowiłem po prostu w tej nowej technologii czy technice nagrać te filmy, aby po prostu były na przyszłość, jeśli ktoś będzie chciał sobie do nich kiedyś wrócić. Chociaż wątpię, bo tak chyba niespecjalnie lubicie wracać do tego, co było. Ale trudno. I... pięknie. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze jeździmy się. Zobaczcie, co oni robią na minimapce. Jak się dziwnie obracają. Jakieś cheatery. To mnie zaskoczyło. Nawet Speed Breaker nieźle działa w tej karerce. W poprzednim odcinku kilkakrotnie myliłem Carrera GT z Corvettą Z06. Właściwie mówiłem Corvetta na Carrera. Oj, nie wiem czemu tak. Znaczy byłem może trochę zmęczony, wiecie. Teraz jestem naprawdę totalnie wypoczęty i mogę działać. Okej, i tak. Musimy wygrać 9 wyścigów, aż to jest sporo. Jeden sprint mamy zaliczony, tu jest drugi. Wcale nie taki długi. Myślę, że będzie spoko. Co mamy tutaj? RX7, Aston Martin DB9 oraz... co tam było? A, Mustang GT. Yeah! Od razu nitrosa całego. Mam nadzieję, że tutaj są speed trapy. Ja jeszcze jakby tak nie zerknąłem dobrze na tą listę wszystkich wyścigów, jakie są do przejechania u Razera. Ale speed trapy naprawdę są bardzo, bardzo fajne i ta karerka świetnie przyspiesza, dlatego nie będzie problemem ich też wygrać. A ja lubię sprinty, długie sprinty, oczywiście tych krótkich nie lubię. Z tego powodu, że w Wordzie właśnie te krótkie są oblegane i no już mi się przejadły. Ale w Most Wanted mamy naprawdę długie wyścigi, naprawdę długie sprinty, na których można sobie fajnie pojeździć. Szkoda, że część tych wyścigów nie jest... nie pojawiła się w Wordzie. Są te krótkie, które... krótkie wersje, które raczej mi nie podchodzą zbytnio. Ale pewnie gdyby były te długie, to bym narzekał, że nie ma krótkich. Więc... no taka natura ludzka. Jest dobrze, moi drodzy. Ja sobie mam piękną karerką. Nie mają szans. Tir się pojawił. Ale bardzo fajnie mi tutaj idzie. Spodziewałem się, że to będzie dobry samochód, ale i tak mnie zaskoczył pod względem osiągów. Bardzo ładnie brzmi w tej grze. Mimo że, jak wiecie, Need for Speed Most Wanted jest z 2005 roku, to i tak dalej robi tutaj wrażenie i można fajnie się pobawić. Dobra. Czy tak, pisaliście, pytacie się mnie, czy nie brakuje mi czasem w serii NFS-ów marki Ferrari. Wiecie co? Wszystkie samochody sportowe, te takie super egzotyczne, są fajne. I Ferrari też by było pewnie, byłoby fajnie, jakby się pojawiło w jakimś tam NFS-ie. No ale z jednej strony fajnie, a z drugiej strony mamy tutaj Porsche Carrera GT. O, Lotusy aż dwa? Czym się zdawało? Ale zobaczymy. Oj. Nie, Corvetta i Lotus. I o, ten Cadillac zajebisty. Tak, więc w NFS-ach mamy i tak dużo fajnych samochodów. Mamy Nissana Skyline'a w Undergroundzie, czy... no, dużo takich marek, które chyba każdy fan motoryzacji uwielbia. Więc Ferrari jest... są to fajne samochody, ale myślę, że też jesteśmy zaspokojeni pod względem ilości dobrych, szybkich maszyn w NFS-ach, więc jakoś brak tej marki mnie nie bolał wcześniej, chociaż pojawiła się, już chyba po raz drugi raz ta marka w NFS-ach, właśnie w Need for Speed Rivals. No i tak poza NFS-ami to pojawiła się właśnie w Test Drive Unlimited, Unlimited 2 i w The Crew. Jeszcze tam pewnie wiele innych gier miało właśnie Ferrari, ale w NFS-ach no nie była to zbyt częsta marka. Prawdopodobnie jak z jakichś tam problemów, ze względu na jakieś tam problemy z licencją, tak mi się wydaje. Być może. Chociaż myślę, że znakomita większość ludzi, która żyje na świecie i grała w NFS-y,
Nigdy nawet tymi samochodami nie pojeździ w rzeczywistości, a przynajmniej nie będzie miała na swoją własność. Więc moim zdaniem... projektanci tych samochodów powinni się godzić, aby te samochody Ferrari, czy w ogóle jakieś egzotyczne samochody pojawiały się w grach i nie powinni z tego, nie wiem, brać jakichś wielkich zysków. W końcu to jest tylko gra, nie? Ale z drugiej strony też ktoś wykorzystuje ich czas i pieniądze na to, aby właściwie zarabiać na czyjejś marce. Myk. I jedziemy sobie. Oj, ja chyba znam ten wyścig. Tak, to jest w drugą stronę. Jak on się nazywał? Nie Bristol and Bayshore, tylko inaczej. On przebiega bardzo podobnie jak Bristol and Bayshore, tylko w drugą stronę. Aj. Zapomniałem, jak dokładnie się nazywał. Ale też jest bardzo, bardzo fajny. Bardzo długi sprint. Okej. Mam radar zaraz za zakrętem. Nie wiem, czy tam osiągnę, ale zobaczcie. Mam prawie o 100 km na godzinę więcej niż moi najlepsi przeciwnicy. Więc chyba nie będzie tutaj... O, jestem drugi. Cholerka. Chyba nie będzie ogólnie problemu, żeby ich pokonać. Moja kariera jest naprawdę świetna. I zobaczmy, gdzie tu będzie radar. Oj, w złym miejscu. Pojedziemy... Oj. Pojedziemy sobie tu naokoło. Yeah! 600 i zaraz po tej długiej prostej pewnie też będzie radar. Głupi mnie. Nie, no oczywiście, że nie może być po prostej. Co ten ciężarówek tam robił? Ja nie mogę. Cholera. Dobra, zrzucimy im spowalniacza. Yeah! Ciekawe, czy się zatrzymają na nim. Oni mają. Coś tam. O, zatrzymał się. Ha! Dobrze. Z Razorem też tak będę się rozprawiał, nieczysto. On mnie załatwił, kurczę, coś mi z samochodem tam pokręcił na starcie, więc będziemy musieli go tutaj załatwić elegancko. Yeah, on pewnie teraz sra po nocach, myśląc o tym, że będzie musiał się ze mną ścigać i z moją wspaniałą karierką. Oh yeah. Mam tutaj kolejny radar w dziwnym miejscu. No trudno. Okej. 1400. No nieźle. Ow. I z góry. Uwaga. Yeah! I... Kurde, trochę ten wyskok mi dużo prędkości zabrał, trochę dużo, po prostu dużo, no. Ta karierka coś tutaj brzydko wylądowała. Czasami tak się zdarza. W Wordzie też tak jest, ale nie wszystkie samochody w Wordzie lądują źle. Na przykład Pagani Zonda Cinque ląduje paskudnie, jakoś tak naprzód i ryje w te podłoże, znaczy w ziemię. A na przykład już Kenny Zegi ładnie lądują, ale są mniej przyczepne. Dobra, X skończyliśmy sobie. Bardzo, bardzo ładnie. Co to za jakiś dziwny dźwięk? Da, tak? Dobra, wejdę sobie do garażu. Bo jakiś dziwny dźwięk mam w słuchawkach. O, już jest okej. Wychodzimy sobie do jazdy dowolnej i jedziemy kolejne wyścigi. Czasami tak się buguje w tej grze, jakoś tak. 9 wygranych wyścigów mamy już zaliczone. Raz, dwa, trzy, cztery wyścigi zaliczone, czyli jeszcze 5. Jedziemy sobie sprint, tu jakiś długi. Ja oczywiście bardzo lubię... O, LX7 znowu. Elis oraz GT. No kurczę, strasznie słabi ci przeciwnicy coś. Aż się szkoda z nimi ścigać. Ale zobaczcie, jak Eliska mnie tutaj wyścignęła. No właśnie, w następnym wyścigu spróbujemy dać im fory 5-sekundowe, albo nawet 10, co? Myślę, że i tak, to jest tak długi wyścig, że da się... Rowery! Da się ich spokojnie dogonić. Pięknie. Uuu, jak się porozwala. Yeah. Dobra.
A i tu ostro. Ja chyba kojarzę to. Tak, to jest. Wiecie co to jest? To jest chyba Wally and State. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Bynajmniej, to jest właśnie Wally and State. Będziemy sobie jechać tutaj zaraz przez... Nie, przez Rosewood jedziemy? Myślałem, że tu prosto. No to chyba to jest inna trasa. No właśnie, ta dzielnica to Camden, wyleciało mi z twarzy. Znaczy z głowy. To będziemy jechać przez Rosewood, o kurczę. Gdzie to się kończy? Patrzcie, nie spojrzałem sobie na mapkę, przynajmniej nie zapamiętałem jej. Oh yeah, ale szpędzi ten samochód, to jest coś niesamowitego. Naprawdę, tam ktoś pisał, że przechodzi dzięki mnie Need for Speed'a Most Wanted'a od nowa i właśnie zastanawia się, jaki samochód kupić w tej grze. Taki, wiecie, że nowy. No ten z tych najlepszych. I pytał się, czy właśnie polecam tą Carrera GT. No. Powiem ci szczerze, że jestem zachwycony tym samochodem, więc moja opinia będzie subiektywna. Polecam ci też sprawdzić inne samochody, ale jeśli skusisz się na Carrera GT, naprawdę nie pożałujesz. To jest świetny wóz, który jak widzisz miażdży wszystkich jak chce. Tylko, jedna wada, i w zasadzie bardzo poważna, jest taka, że nie mamy tutaj napędu 4x4, co w przypadku, gdy musimy bić się z policją, jest kłopotliwe, no bo jednak przydaje nam się wtedy trakcja, a tutaj ta trakcja jest słaba i no, karetka dużo gorzej się zbiera, w sensie startuje, o może tak. A na przykład już takie Gallardo z napędem 4x4 nawet na trawie startuje dużo lepiej niż Carrera GT. No ale taka moja opinia, podejrzewam, że równie dobrze mógłbyś sobie poradzić właśnie Carrera GT w pościgach, jeśli byś ją po prostu sobie okiełznał! Uuu, shit! Ale mam taką przewagę nad nimi, że nawet taka kraksa poważna nie sprawiła mi jakichś dużych problemów w tym, aby dojechać do mety jako pierwszy. Co mi też trochę no, przeszkadza, wolałbym, żeby byli trochę jednak lepsi, jechali gdzieś tam za mną, chociażby o te 100 metrów, żebym czuł zapach ich spalin na moich plecach. Zapach na plecach? Da, tak. Dobra, i tak, mamy tutaj to. No i co, jedziemy sobie kolejny sprint, tym razem, no i znowu nie spojrzałem, co to za wyścig. Viper, A4-38 chyba to jest, tak mi się wydaje. I mamy jeszcze Pontiaca. Aj! No tak, fory, zapomniałem. Damy 10-sekundowe fory, zobaczymy, czy się uda. I start. Jezu, no nawet nie zniknęli mi z mapki. I oni chcą wygrywać. Noż, litości. Stawili tutaj sporo śmieci na drodze. A spokojnie, damy sobie radę. To jest fajny wyścig. Trochę trudny w niektórych miejscach, ale ogólnie da się go rozwalić. Znaczy, przejechać bardzo dobrze. Już ich dogoniłem, tych dwóch ostatnich. Niech ciekawe, kto prowadzi. Myślicie, że Viper? Tak, Viper prowadzi. Tych tutaj z tyłu zostawił słabiaków. A sam wysunął się ładnie na prowadzenie. What? No jak oni hamują? Robimy wallride'a? Zobaczymy, jak to działa. Działa perfekcyjnie, wow. No co, próbujemy przez stację? Nie pykło. Trzeba inaczej podejść pod innym kątem. Będą skoki? Oh yeah, zobaczcie na to. Uhuhu! Taczki? Co tu taczki robią? A, bo to więzienie jest. I mamy policaj. Chodź tu policaj. Ojejku. A to ciekawe, bo zobaczcie. Włożyłem sobie ten bodykit tak na próbę, trzeci, i wyciągnąłem go. I co się okazuje? Spadł mi i tak poziom poszukiwań do drugiego poziomu. Co mi jakoś nie przeszkadza, na trzecim, czy na czwartym, albo piątym poziomie. A czwartym i piątym jest już dosyć ciężko. No a teraz jeszcze mogę sobie lajtowo
uciekać, ścigać się, więc nie ma tutaj problemu. A, ciekawe jakie kamienie mam milowe do zaliczenia właśnie po ścigu, znaczy ściganiu się z policjantami. O! Oh. Yeah, yeah. I rozpęd. Uuu. Niedobrze, niedobrze. Damy radę jakoś. No i jak jakoś cały czas prowadzę tutaj. Nie ma problemu raczej z tym. Szkoda trochę, bo myślałem, że będą pod koniec trochę szybsi. Co daje mi obraz na to, jak bardzo samochody, które sobie kupujemy tutaj nowe, są lepsze od tych poprzednich, że tak powiem. Można oczywiście wygrać tutaj takim Punto czy Kobaltem, ale myślę, że wtedy fajniejsza jest zabawa, kiedy kupujemy sobie nowe samochody, testujemy je, tunikujemy, robimy tak, jak nam się podoba. Pięknie. Teraz tak, musimy dotknąć 35 policjantów, notowania, zgubić pościg. Oj, zgubienie pościgu już mnie wyjdzie. Bach, bo jechałem ten cały wyścig i ciężko będzie ich zgubić w 2 minuty. I jest ciężko, znowu konią mi te korwety, jak w poprzednim odcinku, wtedy dałem się złapać, bo tragicznie, wkurzyłem się niesamowicie. Ale, daję sobie radę. Mam nadzieję, że jeszcze jakoś ich tutaj zniszczę. Już właściwie nie muszę się w to bawić, mogę sobie jechać tu, ale jeszcze, aha, muszę 13 minut tu osiągnąć. Koniecznie trzeba to zrobić, kurde. Dobra. To niech sobie jadą tutaj za mną. Od razu nabijemy sobie notowania. No i fajnie, zajebiście. Oczywiście kolczatki zajebiście widoczne, no... No i zajebiście, kolejny pościg. Oczywiście nie wiem, co tu się kuźwa dzieje. Wszystko na mnie wylądowało nagle. Ja pierdziu! Masakra jakaś. Już miałem zaliczone to, co trzeba było, tylko trzeba było uciec i już bym mógł przejść. No nie kasą, kurde! Teraz mi... Oj, będę musiał poziom nabijać od początku. Boże! No i pościg, podejście numer 3. Uff, Boże, normalnie... Masakra z tymi pościgami tutaj. Ciężko jest, pod koniec gry. Ale myślę, że damy jakoś radę. Bak, czy nie zniszczył się śmigłowiec? Raz się mi zniszczył, jak zrzuciłem pączka, to było dziwne. A zobaczymy, co się stanie, jak przyjadę nad stacją, pod stacją. Uwaga. Czy wybuchnie... Bach! Ups, nie. Śmigowiec dalej lata, więc chyba nic mi się nie stało, ale raz udało mi się go zniszczyć. To było ciekawe, bo nie przypuszczałem, że to jest w ogóle możliwe w Need for Speed Most Wanted, a jednak można tego dokonać. Zaraz będzie wsparcie i zacznie się zabawa. Tutaj mamy SUVy, które mnie ostatnio zatrzymały. Bo się jakoś dziwnie przewróciłem. Dobra, i mają wsparcie. Jedziemy sobie zrobić mały koncert. Hej, hej, hej. Chodźcie, chodźcie. Okej, dobra. Jednego rozwalę chociaż. 20 tysięcy. Rowery! Pojedziemy sobie tu. I teraz tu. Tak ich zmienimy. Yeah! Dobra. Mamy tu blokadę drogową. Muszę ogólnie, tak jak mówiłem, dotknąć 35 razy radiowozu. O, ta blokada drogowa jest masakryczna. Bardzo łatwo tutaj przebić sobie oponę. Jeśli przebijemy opony, to niestety to oznacza koniec pościgu. Łapią nas i dupa. Myk. Dobra, dotknięci 26. No to już niewielu zostało, ale w każdej chwili mogą mnie złapać. Naprawdę jest ciężko. Tu mamy... Dotykamy wszystkich. Koszty zniszczeń musimy tutaj nabić. Bardzo dużo kosztów zniszczeń. I zaraz... O, już się nabiły. No dobra, to wiecie co? Ja nie będę ryzykował. W zasadzie muszę ich tylko zgubić już. Ale korci mnie, żeby jednak dotknąć jeszcze kilku radiowozów i zaliczyć ten ostatni kamień milowy, jaki chciałbym zaliczyć. W dodatku, jeśli przejadę jeszcze 3 minuty, to zaliczę wszystkie kamienie milowe pościgowe.
A to będzie ciężkie wyzwanie, no bo widzicie, że ich tu jest strasznie dużo. Zostało jeszcze tylko 4 do dotknięcia. Muszę się teraz skupić, uważać na blokady drogowe szczególnie. Zobaczcie, ile ich tu jest. O, rany. Dobra, uciekamy. Myślę, że po drodze dotkniemy jeszcze kilka radiowozów. Tu na pewno będzie jakaś blokada drogowa, więc muszę obserwować minimapkę, żeby nie pojawili się jakoś znienacka czy coś. Chodź tu. Ba, dotknięte. Jest tutaj blokada drogowa. Tego... Ach, nie dotknąłem go już. Bałem się, że tam się rozwalę. Jeszcze dosłownie 3 radiowozy dotknę. 2 minuty się pościgam z nim. O, fajnie, już nie ma wsparcia, więc teraz będzie tych przeciwników tutaj zdecydowanie mniej. I myślę, że mogę... O, mogę ich sobie tutaj załatwić. O, tego już dotykałem wcześniej, dobra. No to jeszcze tylko 2 radiowozy dosłownie. I... O, i akurat to będą te 2. Bach! No, jeszcze jeden został. Dobra, zostawimy tutaj pączka. Jest, i kolejna blokada drogowa. Muszę uważać na kurczatki. Hell yeah! I już mamy kamień nowy zaliczony. Ostatni jeszcze został, jeszcze tylko dosłownie minutka się pościgamy. Będzie git. Ale ich zgubiłem. Dobra, mam to gdzieś, wiecie. Ja już się zbyt... O-o, tutaj jedzie. Jedzie prosto. Ucieka ode mnie. Zbliża się, o fuck. Dobra, dobra, no to ostatnia minuta pościgu. Mam nadzieję, że uda mi się ich wszystkich po... O, blisko było. Jakbym się wrócił na dach, to koniec. Dobra. Spróbujemy śmigło rozwalić. Bah! Teraz jest Wilco zniszczony, ale to nie jest jeszcze śmigłowiec. Niecałe... pół minuty zostało, no, można powiedzieć, że pół minuty zostało. Aby ukończyć ostatni kamień minowy. To nie jest naprawdę łatwa sprawa. W każdej chwili czuję, że oni mogą mnie złapać, a ja ukończę porażką kolejny pościg, a tego bym nie chciał, bo już naprawdę jestem zmęczony tymi pościgami. To jest ciężka sprawa. Dobra, tu musimy zrzucić tego Pursuit Breakera. Nie, dobrze. Dobra, ten się rozwalił. Tu zniszczymy to. Jest. Już mamy zaliczony czas. Teraz tylko ich zgubić. Tylko i aż. Bo to nie będzie też tak łatwa sprawa. Ale spoko, może jakoś dam radę. Już mam await, się napełnia. O kurde. Nie zobaczy mnie. Ale zajebiście. Dobra, niech spieprza. Jak teraz wyjadę, to mnie zobaczy, więc poczekam, aż odjedzie dalej. I... O kurde, zatrzymał się. Dobra, pojechał prosto. Chowamy się. Kurde. Dalej. Jest! Woo! Wszystkie kamienie milowe zaliczone. To lepiej niż w poprzednim odcinku. Nieźle. O kurde. Było ostro. Ale się udało. No to była hardkorowa sprawa. Czyli tak, kamienie milowe mamy zaliczone. Jeszcze tylko... 3 pościgi. 3 wyścigi musimy zrobić i będzie git. Okej, moi drodzy. I musiałem sobie tak. Przejechać jeszcze kilka wyścigów. Między innymi bardzo długi Hastings. Bramki. To popieprzony wyścig to był. Normalnie myślałem, że... już kończę i dojeżdżam, a tu nagle okazuje się, że jeszcze muszę dookoła mapy pojechać. Masakra. Ogólnie było dosyć ciężko, szczególnie na pościgach, ale w końcu mogę dorwać Razora, jak widzicie. Wow, będziemy mieli jeden drag, speed trap, będzie ciężko. O, proszę. A, chodź tu. Okej. Okej. Zobaczymy, lalka, czy jesteś taka dobra. Moja kariera GT. Zaraz zjecie na śniadanie. Oh yeah!
Yeah. Dobra, nie ma co tracić nitra, tutaj musimy jak największe prędkości uzyskać na radarach, co nie będzie takie trudne jak myślę. Zobaczymy jak laser będzie sobie radził tutaj. Yeah! 361, luźną gumą, a on ile? No, był blisko, 343, całkiem niezła prędkość, te boty, z którymi miałem do czynienia wcześniej, radziły sobie gorzej od Razora, no ale zobaczymy. Dawaj Azor, Azor, zobaczymy na co cię stać. I uwaga, przejechał już czy nie? Przejechał, jest sporo gorszy. I zaraz będziemy jechać drag, drag będzie ciężki, dragi tutaj naprawdę są ciężkie i trzeba uważać. Podejrzewam, że tam będę kilka razy powtarzał co najmniej. No wiecie jak to tutaj wygląda, no jest po prostu ciężko. A Razor oczywiście będzie jechał go idealnie jak to boty. Ale, damy sobie myślę radę. Gęsto są te tutaj bramki porozstawiane, czy te radary. Okej, tu mamy następny. Naprawdę gęsto, zobaczcie, ciekawe jaką prędkość na końcu się tutaj uzyskuje. Zostawimy mu pączka, haha, jakie chamstwo. Dobra, tu za zakrętem będzie trzeba się przygotować. Oj, skopałem. Trudno. Ale myślę, że i tak wygram, bo już mam 2000 km na godzinę nabite, a on dopiero 1000. Teraz spróbujemy tu pojechać. Myślę, że też będzie nieźle. Zabrakło mi nitra, za mało nitra miałem. Nie ma kiedy się nawet naładować, zobaczcie. Strasznie gęsto tych tutaj radarów jest. No nie? Zobaczcie, co chwilę radar. Yeah! 336, nieźle. No już na pewno wygram. Pięknie! Słabiak jakiś i słabiak. No ale mamy drag. Tutaj już nie będzie za wesoło. Na pewno nie będzie tak lekko jak teraz. W którym miejscu to jest w ogóle? A wiem, w którym to jest miejsce. Uuuui, tu może być ciężko. O! Nie! O! 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 Oh shit! Jak poleciał! Aaaa! Kurde! Oh fuck! Ciężko, ciężko, ciężko. O, oczywiście ukończył. Dobra, teraz tutaj trzymamy się lewej. Lewej, lewej, lewej! Dobrze. Lewej, lewej. Oh shit! Było blisko. Okej, mogłem się martwej strefy trzymać, kurczę, tak blisko było. Ale bym miał czasówkę ładną. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Lewej. Lewej, lewej, dobrze. No, no nie, teraz oszukał coś ten trafi. Kurde. Jeszcze raz. Mówiłem, że tu będzie ciężko. Okej, dobrze, teraz chyba zdążę przed tym trafikiem. Tu, pięknie. I teraz tak, tu i martwa strefa. A, no gdzie mi... Aha, mówiliście mi jeszcze o jednej rzeczy, że tu można używać tego przecież. Jak to się nazywa? Z Speedbreakera. Więc użyję go sobie tam na wylocie. Okej, tu tak, tu tak, tu tak, tak. I uwaga! Wow, wow, oh yeah! Ha! Dzięki temu trzymałem się... Wow, ale był niedaleko, zobaczcie. Nam się świecił gdzieś z tyłu. Nie, no poszło mi całkiem nieźle, 20 sekund. Sprint. Forest and Green? Chwileczkę, chwileczkę. Czy ja to kojarzę? Chwileczkę, jak to tutaj się jechało? Powinienem... Dobra, następny wyścig to w ogóle zrobimy tak, że dam mu fory. Chociaż nie wiem, to ma sens. Wiadomo i tak, że on jest wolniejszy. Dobra, spróbujemy najpierw pograć bez nitra.
To jest sprint, więc... Wow! Jaki romer! Razor. Azor. Spróbujemy bez Nitra, no bo co? I tak wygramy. Jaki słabiak, no zobaczcie. Ja się nie dziwię, dlaczego on tak oszukiwał wtedy, że mi ten olej spuścił czy coś. Odkręcił mi korek. Od silnika, od oleju, spuścił mi olej. Myśli, że jest cwany. Wielkie mi coś. I zobaczcie, teraz całkiem z tyłu został. Ja sobie normalnie bez nitrosa jadę. Wow! Teraz mi nie poszło. 27%, to jest jakiś krótki sprint. Szybko się nabijają tu procenty. Oczywiście nie te alkoholowe. Jedziemy skrótem. Rzadko kiedy nim jeżdżę, bo te krzaki tutaj sporo spowalniają. No, a niestety w tej grze nie mamy czegoś takiego jak moloch. Okej, tu odbijamy w prawo, w lewo, sorry. Myk, pięknie. Wall ride. Tak jest. Pięknie się tą karerką jeździ. Poznaję tą trasę, ale ona jest chyba posklejana też z innych. Widzicie, tutaj Razor się ramuje, Azor. Także podejrzewam, że to jest jedyny bot, który w tej grze nas będzie spychał. Ale to jest w ogóle nieskuteczne. W następnym wyścigu to sprawdzimy. Będę koło niego się trzymał i sprawdzimy, jak będzie się ramował. No ale dobra, to już zacznę używać nitra, bo on nudą wieje. On się trzyma gdzieś tam z tyłu i w ogóle jakoś nie zanosi się na to, aby mnie dogonił w tym wieku. Więc ja sobie po prostu przyjadę to szybko i zobaczymy w następnym wyścigu, jak to będzie wyglądało. 66% już za nami wyścigu. A on dalej z tyłu i nie wiem, o kurde, korek. Nie wiem, jaką mam tu przewagę, zaraz zobaczymy. 200 metrów, 250. Czyli dogania mnie tutaj powoli. No nie, jeszcze jest 250, ale widzę, że na mapce się zbliża. Coraz lepiej tam gdzieś sobie z tyłu radzi. Wiecie co, ja jakoś nie lubię tej BM-ki tutaj. Ona jest taka, nie wiem. Nie lubię tej BM-ki, przetunigowana jest. Znaczy, standardowa wersja E46 mi się podoba. No ale tutaj te poszerzenie już tak nie bardzo. Jednak wolę chyba w standardowej wersji BMW. Jeśli już BMW, to właśnie w tej standardowej wersji. Ale ogólnie to BM-ek nie lubię. I no to jest jedno z nielicznych BMW, które mógłbym zaakceptować, żeby nim pojeździć. Powiedzmy. Tylko mówię, bez tego bodykita. Okej. Jestem na mecie. Myk. No to co, mamy jeszcze okrążenia. Clubhouse. Zobaczymy. O, mi też... O, tu, co to było? No dobra, i zobaczymy, czy będzie się spychał. To jest ciekawe. A ciekawe, kto za kierownicą siedzi. Taki sam koleś. No dobra, zobaczymy, zobaczymy. Tu mamy aż 3 okrążenia. To jest dosyć sporo. Au. Radzi sobie, radzi. No dobra. Podlatujemy bliżej do niego. O kurde, tu trzeba jechać tam dalej. Zobaczymy, co zrobi. Czy będzie coś ramował, czy nie? Uwaga. Nie, nic nie ramuje, tylko jedzie sobie po prostu o tako. I został z tyłu. Ha! Dobra, poczekam na niego chwilę, zobaczymy, co zrobi, jak będę jechał koło niego. Wcześniej tak z premedytacją widzieliście, że zramował. No to jest ciekawe właśnie, nigdy jakoś się tym nie interesowałem. What? Ha! Teraz ja chciałem go zepchnąć i pojechał gdzieś tam w krzaki. Kurde, słabiak, jedziemy na skróty. Rowery! Ha! Trafol.
Jezus, tu jeszcze naokoło trzeba grzać. Ale strasznie lubię to rondo, tutaj się dosyć fajne prędkości osiąga, jak się jeździ dookoła tak długo. Myk, myk. Ciekawie to jest przede wszystkim. No i uwaga, pierwsze okrążenie za nami, jeszcze tylko dwa. Razor z tyłu, nie ma żadnych szans z moją karierą. Kończymy sobie ostatnie okrążenie z Azorkiem. On trzyma się strasznie, o fuck, ale skopałem. On trzyma się tam strasznie z tyłu, w ogóle nie miał szans żadnych. No i ostatni sprint, Clubhouse and Lennox. Sprint, tak? Tak? Dobrze spojrzałem. No raczej sprint, bo tu już więcej okrążeń nie było, z tego co pamiętam. Lecimy, man! Nie masz szans. Ja, zobaczcie ten start. Nawet bez perfekta, jak wytagowało mnie do przodu. Chciałem powiedzieć, wysrało. Ej. Nie spychaj się, mały Azorku. No nie, słabiak. Kurde. Jeszcze ten sprint widzę, że dosyć krótki jest, więc nie będzie tutaj problemu. No i myślę, że... O, i będzie kawałek autostrady, więc myślę, że pojeździmy sobie szybciutko. Jestem ciekawy... O, jestem ciekawy tego Forda GT, o którym mi mówiliście, czy on rzeczywiście da radę osiągnąć 400 km na godzinę. I można to sobie sprawdzić, nie wydając w ogóle żadnej kasy w karierze. Po prostu można to sprawdzić w tym tuningu aut w głównym menu, tak? I chyba nawet tak zrobię, zobaczę, czy rzeczywiście Ford GT da radę polecieć 4 paki w NFS Most Wanted. Ja się tym Azorem w ogóle nie przyjmuję. Widzicie, rozwaliłem się i żadnych emocji. Ja wiedziałem, że go dogonię, że to jest tylko kwestia, nie wiem, kilku sekund, jak będzie za mną. Yeah. Myk. Pięknie. I tu będziemy chyba skakać, bo ten skrót został tutaj otwarty. W poprzednim wyścigu skrót, który wjechałem, mówiliście, że tam ktoś pisał, że to jest bug, ale to nie był bug, bo Azor też przez ten skrót jechał, bo tutaj teraz po prawej stronie samochodu. Także to nie był bug, to po prostu tak została zaprojektowana gra, tak został zaprojektowany ten wyścig, że po prostu można było sobie tam skrócić. Pięknie! Ile on ma? 500 metrów, pół kilometra jest za mną, słuchajcie. Zaraz ukończę wyścig i chyba będziemy robić ostateczny pościg, który zakończy tą grę. Nie wiem, co tam trzeba było zrobić tak naprawdę. Ale będę uciekał właśnie BMW M3 E46 wersją GTR, którą jeździ teraz właśnie Azorek. No i też nie pamiętam tej ostatecznej cutscenki. Chciałbym ją sobie obejrzeć. Jeśli nie macie nic przeciwko, to obejrzyjcie ją razem ze mną. I... O, robimy tu wallride'a, co wy na to? Tak, tu nie ma nawet sensu hamować. Wallride'y nie są tutaj tak korzystne jak w NFS World, bo tam są trochę bardziej śliskie te ściany, a tu są szorstkie. No tak przynajmniej się to czuje, prawda? Jak się tak przejeżdża po tych ścianach. Rower tam był, widziałem przez ułamek sekundy. A, no jak zwykle na koniec chcę coś skopać. I meta. Teraz powinna się zawiesić gra. No i dobra, wygrałem sobie i zobaczmy, co będzie teraz. Oh yeah! Razor, Razor! Uciekamy! Hehe.
got away. You mean to tell me the most wanted street racer happened to get away? Yeah! What about the blacklist? Forget the blacklist. They're through. Ooh. I want every single unit after the guy. Everyone? Everyone! Uwielbiam ten moment. Zaraz cię w portki! Steguje koleś. No dobra, uciekamy. Najtrudniejsze pościg. Musimy... 6. poziom! Gdzie jest Razor ten? Cross. Razora już nie ma, już w pierdu siedzi i wącha kraty. Schyla się po mydło i takie tam. Wyślę mu, może mydło wpłynie. Okej. Ja ci powiem, jak to będzie. Fuck you, man. Czarne korwety nas gonią. Jedna z tych korwet, która nie jest czarna, a jest w paski jakieś tam białe, to jest korweta Crossa. Na którego oczywiście cikamy zimnym moczem i uciekamy sobie powoli. Muszę tu jakiś tam konkretny czas osiągnąć, albo koszty zniszczeń już nie pamiętam. W każdym razie trzeba dojechać na ten cały most. Jeszcze nie teraz, musi być odpowiedni moment do tego. No niestety trzeba się tutaj z kliniarzami trochę poprzepychać. Myk. Gdzie jest Cross? Jest za mną gdzieś? Jeszcze go nie widać. Musiałbym się zatrzymać. Zobaczymy, zobaczymy. Pojedziemy może, o wiem co, tutaj po drodze będzie pączek, to zrzucimy im na głowy. Będzie ciekawie. Tutaj, dobrze jadę. Zobaczymy, czy uda się Crossa zabić. Czy on w ogóle jest tam gdzieś za mną, tak się zastanawiam. Powinien być. Brzydko wyglądają te czarne korwety, tak na marginesie. Jeeeej! O, mało rozwaliło ich, no dobra, trochę rozwaliło. Tak, także ja już nie pamiętam, co tu musiałem sobie nabić. Pojedziemy sobie tam w miejsce, gdzie zaczyna się ten cały most. I może uda się tam wjechać, chociaż wątpię. Pamiętam, że najpierw musiałem się z nimi trochę tutaj pościgać, a dopiero później mogłem uciekać. Bo ja nie wiem, jakie tu mam zadanie. Ja mam po prostu chyba zgubić policję jakoś. No dobra. I... uwaga! Hejka! Oh yeah! Dobra, i zobaczmy. No, tutaj pewnie nie da się wjechać. Jak widzicie, nie da się. Jest tam zablokowane, więc... spróbuję może ich zgubić. Myślicie, że się uda? Najlepszym do tego miejscem jest chyba stadion. Tutaj blokujemy wszystko. Zobaczcie. Ale nie mogę im uciec, zobaczcie. Mimo, że nikt mnie tu nie widzi, to i tak ten pasek stoi w miejscu. To jest ciekawe. Czyli mają jakieś tutaj, nie wiem, albo czujniki ruchu, albo radary, whatever. Radary na samochód. Ale nie mogę ich sobie zgubić. Chyba muszę poczekać i przetrwać wsparcie, które będzie dopiero za minutę. Dopiero wtedy będę mógł uciekać. No tak myślę, no już nie pamiętam, jak to tutaj wyglądało. O, rowery! Paskudnie brzmi ta BM-ka w tej grze. Coś w niej tak dzwoni jakby, albo coś? Nie wiem. 30 sekund. Jeżdżę sobie, nikogo tu nie ma. Zgubić ich nie mogę. Za mną chyba coś jedzie. Nie wiem, jadę na autostradę. Będę się kręcił koło tego miejsca. I uwaga! 10, 9, 8, 7, 6... What?! Dwóch naraz?! 3, 2, 1... Yeah! Co teraz? O, może zrobimy sobie okrążenie dookoła mapy. Dookoła Rosewood, jak myślicie?
O, trochę mnie zarzuciło, ale to nic. Słabe te nitro tutu. Weźmy sobie, stuningujmy nieco. Uuuu, my gosh. Takie cwaniaczki jesteście. O nie, to mi się już nie podoba. Czyli to jest samochód stokowy, wygląda na to. Nie, tak nie lubimy jeździć. Stokowy samochód z nitrem. Ciekawe. No dobra. No tak, mamy tu kratownicę włożoną. Inne szmery bajery. Ojej. Mógłbym właściwie pojechać sobie na przystanek autobusowy i tam wskoczyć na ten daszek, zobaczyć co się stanie za 3 godziny, jak tam będę stał i mnie nie złapią. O, już się coś dzieje. Okej. No to zajebiście. Nie ma sprawy. Mija oczywiście robi miał i jedziemy na mostek. To jest właściwie tutaj prosta droga. Pojadę sobie skrótem tu i uciekamy z Rockport, czy Rosewood. Jak się nazywa to miasto? No teraz uciekamy z Rosewood właściwie. Uciekamy z gry Most Wanted. I pa. What the fuck? Nie! Nie! Jedź, 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 jedź! Było ostro. Spadaj, SUV. Okej, zobaczcie teraz. Tu nas nie złapią, tu im uciekniemy. Na. I jest most! No shit. A cross się rozpędzi za nami, pojedzie do Carbona. Ale tą historię już znacie. O, mogę jechać dalej. Ciekawe. Okej. Congratulations and celebrations. No i dobra, moi drodzy. Need for Speed Most Wanted. Kariera. Uważam za zamkniętą karierę. No i kurczę, fajnie się grało. Chociaż powiem wam, że te ostatnie pościgi były ciężkie i naprawdę nieźle mnie tutaj męczyły. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną przez całą tą serię z Most Wanted, z fabuły. Trzymajcie się, na razie. Kurde, na koniec. Pa, pa.